Halo, halo, to był Marcin Piotrowski. Brawo! Brawo dla niego. Jeszcze Marcin. Jeszcze jedną chcą. Pokażcie, jak bardzo chcecie jeszcze jedną. Marcin Piotrowski. On się urodził w Ameryce, mieszka w Ameryce, więc ma taki trochę akcent. Last again! Last again, Martin. Please, Fred. Coś Dylana chcą tutaj. Coś Dylana! Zagraj Dylana! Coś Dylana! Nie, bo... Zagraj Marylkę! Marylkę, tam czeka 35 sekund. Piotrowskiego! Możecie liczyć. Z wysokim C będzie, uwaga. Ale będę zapowiadał ją przez 5. 12 lat temu mogłem mieć syna, ale nie mam syna. Z tego co wiem, nie mam syna. W każdym razie oficjalnie nie mam syna. Ale 12 lat temu, kiedy uniknąłem tego syna, albo miałem go, a nie wiem o tym, napisałem nieświadomie i podświadomie tą piosenkę, która jak sądzę jest adresowana do mojego nieistniejącego syna. I teraz refleksja jest taka głębsza, że ten nieistniejący, albo istniejący 12-letni syn jest już prawie, no... zainteresowany różnymi ciekawymi rzeczami. Niedługo poznanie dziewczyny, pójdzie do wojska, pójdzie i w ogóle... będzie zadawał różnego rodzaju pytania, więc ta piosenka niejako idzie w sukurs temu i odpowiada na pewne pytania, które nigdy nie zapadły. Ale kto wie, chyba że istnieje. W każdym razie i tej piosence, uwaga, będę uderzał wysokie C, ale jako że nie robię tego zbyt czysto, to... to przećwiczę. No, także tam będzie taki moment, żebyście wysokie C i to jest wysokie C, żebyście... To jest na przykład jakieś 53 sekundy. Śpi, śni, synu, śni, byś jutro komuś pieprzyć w ryj. Najdroższy mój, śliczny, miły, że mięczaki będą ze strachu cię biły. Nie myśl o ideach. Nie myśl o celu, nie słuchaj tych głupot, które w przedszkolu się wciera. Nie bądź kulturalny, nie bądź lojalny, honorowy i zacny, jak zawisza czarny. Śpi, śni, synu, śni, boli złamane kości, zapomnij o strachu i miłości. Spójrz na mnie i stracisz wszelkie resztki łód. Pamiętaj, synu, to nie biali rycerze dostają najlepsze dupy. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy to prawda jest, ale tak podobno jest.